Nie szukajcie wrogów za wszelką cenę, bo ja jako autor emisji TV nieraz czytam komentarze w stylu: a gdzie byliście? Byliśmy. Byliśmy wtedy, jak były te protesty pod PAP-em, byliśmy wtedy, jak były protesty pod TVP. Pytacie, gdzie jest Konfederacja? Konfederacja, proszę Państwa, w piątek zorganizowała konferencję prasową dla nas, twórców, nie tylko dla mnie, był Rafał Bosakowski, byli koledzy z Wrado24, żeby właśnie walczyć z cenzurą. A wkrótce, w lutym, będzie wielka konferencja w Sejmie, na którą zaprosimy nie tylko twórców, którzy się będą żalić, że jest źle, ale także ekspertów od prawa, ekspertów, którzy wreszcie podsuną jakieś rozwiązania, co robić z tym dalej, bo tylko zjednoczeni wygramy tę walkę. Myśmy już dawno jako twórcy zrozumieli, że mimo dzielących nas przeszkód możemy cokolwiek ugrać, będąc razem. Dlatego od dłuższego czasu współpracujemy my w emisji z Wrado24, którego kostkę pokazuję tutaj, bo zaraz będą komentarze, że też ich dzisiaj nie było, mimo że byli ostatnio i są dzisiaj. Bo wróg, proszę Państwa, przerasta nas wszystkich razem. Dlatego, że w teorii wydawałoby się, że państwa mają odrębne cele niż korporacje. Tymczasem dożyliśmy takich czasów, że państwa idą rękę w rękę z korporacjami. Dlatego, że jednym i drugim służy to, aby społeczeństwa nie były poinformowane i świadome. Oni mają inne może priorytety dalej, ale co do pryncypiów się zgadzają i to utrwalają. Na pewno Państwo słyszeliście taką kwotę jak 2 miliardy złotych. To Mateusz w jednym z filmów słusznie zauważył. To są 2000 milionów polskich złotych przekazane na propagandę TVP. Po co to wszystko? Ano po to, żeby społeczeństwo nie było dobrze poinformowane, nie było świadome. Oni z jednej strony zaostrzają prawo tam, gdzie mogą, wszystkie możliwe restrykcje wprowadzają, ale zwróćcie uwagę, że w kategoriach cenzury wszyscy są bezkarni. Dzisiaj na przykład autor wynajmuje salę na spotkanie ze swoimi czytelnikami, sympatykami, sala jest wymawiana mimo umowy, nie szkodzi, nie ma żadnych konsekwencji. Ktoś inwestuje w rozwój swojego portalu, swojego kanału, przecież te wszystkie Facebooki, YouTube, oni zbierają za to pieniądze nie tylko z reklam, które sami tam wrzucają. Oni nam polecają, reklamujcie się u nas, płaćcie za promocję tych kanałów, potem sobie to autorytarnie zdejmują wedle widzimisię. Cały czas trwa ogłupianie narodu i nastawianie nas przeciwko sobie. Także mój apel dzisiaj jest zupełnie inny po wysłuchaniu tu niektórych przemówień niż ten, z którym przyjechałem. Ja już nie będę Państwa uświadamiać w tym, że cenzura dobrze się rozwija, że co prawda ma inną formę niż ta za komuny, ale cele są tej cenzury takie same, cały czas trzymać naród w garści. I mogę powiedzieć tylko jedno. Nie przekonamy wszystkich, żeby myśleli tak jak my. Nie wymusimy tego na nich, ale na nas też nikt nie wymusi, żebyśmy siedzieli cicho. Także ostatnie zdanie, mój apel. Proszę Państwa, nie szukajmy wrogów pośród siebie, bo o to przeciwnikowi chodzi. Można tysiąc powodów znaleźć, które nas różnią, ale akurat w tym jednym celu powinniśmy stać wszyscy razem, a na dowód powiem, że jak były protesty przeciwko ACTA w Warszawie, które organizowała Lewica, ludzie, z którymi na co dzień na przykład mnie w ogóle nie jest po drodze, kolegom z Konfederacji, z ruchów narodowych, byliśmy tam wszyscy razem, bo to nieważne, jakie mamy poglądy na co dzień, ale chodzi tu jeden cel. Jak nam wszystkim zamkną usta, to i tak znajdziemy się w jednym obozie, w jednym getcie dla Polaków. Dziękuję. Brawo! Dziękuję.